Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Prince of Persia Piaski Czasu. Co my tu ostatnio robiliśmy? Fara weszła nam w tamtą dziurę, musi pociągnąć jakąś dźwignię, bo musimy stanąć na tym podwyższeniu najpierw. A więc tutaj chyba. Teraz! Okej. Aha, to będzie chyba kolejna zagadka logiczna, o ile się nie mylę. Ale mam nadzieję, że sobie jakoś z nią poradzimy. Teraz tu widzę ziarenka piasku, więc... Więc sobie je zebraliśmy, zawsze się przydadzą. I chyba teraz tędy. Fuck. Z rozpędu skoczyłem. No, odwróć się. Dobra, odwróć się jeszcze raz. No, odwracaj się. Okej. Okay. Teraz jesteśmy w domciu. I co my tu mamy? Tam jest przycisk, tam jest pokrętło, tam jest dźwignia, tu jest pokrętło. Co my mamy tu zrobić tak naprawdę? Chyba musimy się dostać do tej dźwigni, tak mi się wydaje. No dobra, pokręćmy ten, zobaczymy co nam to robi. Aha, to nam przestawia to, tak? Aha, co musimy utorować drogę na drugą stronę po prostu. Czyli tak. Tu teoretycznie chyba by się dało skoczyć. Bo tu mamy tak, dałoby się. Jezu. Ale tam dalej nie wiem, czy doskoczymy. Czekajcie, jeszcze pokręcimy tym. Teraz to nam nic nie dało. To nam też nic nie dało. Okej, okay, chyba w ten sposób. Spróbujmy. Tak, i teraz dzięki temu mamy tu właśnie tą rączkę do skakania. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Tu jest kolejna dźwignia, więc musimy teraz nią manewrować. Teoretycznie tak. Doskoczymy teraz do przycisku, a nie do dźwigni. Czy się nie mylę? Nie mylę się. Tylko co nam ten przycisk? Aha, tu jest jeszcze dźwignia. Ulala. No, to będzie chyba jakaś czasówka. Dobra, musimy to chyba dosyć szybko zrobić. Aha. Spoko. Dobra, i co teraz przeskoczymy sobie już tam do tej dźwigni? Mam nadzieję, że tak. Tak, przeskoczymy. A więc nie była to trudna zagadka. Poradziliśmy sobie z nią. Co to nam otworzy? Drzwi. Wrota są otwarte! Dobra, teraz tylko musimy tam jakoś zejść. Na pewno nie tak. Okej. Okay. Nadchodzę! No co on zrobił? Jezus Maria. Skacz. Skacz. Ale super. Dobra, ta dźwignia jest nieaktywna. Dalej! O, to jest kolejna wyrwa dla fal. Patrz, szczelina! Czekaj, zobaczymy dokąd prowadzi ten korytarz. W porządku. Możesz wejść do szczeliny. Tak, otworzy nam... Do zobaczenia wkrótce! Drzwi. Dobra, szybciej mogłabyś się ruszać. Jestem tutaj! O, tam mamy wodę. Spróbuj pociągnąć za dźwignię. Zajrzyjcie, tu mamy wodę. Przyda nam się, bo mamy mało życia. Zapewne niedługo będzie walka, jeżeli dają nam tutaj wodę. Co wcale mi się nie podoba. Okej. Okay. Jak mam teraz przejść? Okej. Okay. Nie! Jezu.
No, ja tak doskoczę? Okej. Myślisz, że dam radę doskoczyć? No dalej, spróbuj. Co gorszego może się zdarzyć? Piękny skok. Proszę bardzo. Dobra, musimy to jakoś po ścianie. I teraz... Żeby się nie nadzieć tylko na te kolce, no właśnie. Go, 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 go. Okej, czasówka. Spotkamy się po drugiej stronie wrót! Kolejny skok. To ty uważaj! Czemu ona ma zawsze łatwiejszą drogę, no? To jest czasówka na pewno? Okej, tylko musimy dobry moment wybrać. Teraz. Git. No i walka, tak jak wspominałem. O Jezu, jeszcze te... I tu jeszcze jestem. Ptaki. Nie mogę otworzyć wrót. Nie wierzę, nie wierzę. No chodź tu. No tak, cudownie, pół życia od razu mi zabierz. Dobra, pozabijajcie się ją sami. Was nie chcę. A para oczywiście zamknięta nam nie pomoże. O Jezu, jeszcze te same te najgorsze. On. No! To ma być koniec? Cieszyłbym się. Uuu, koniec! Nie była wcale długa ta walka. Na szczęście. Dobra, bierzemy zapis. To teraz nicę tu będą te ptaki. Okej, zbliżamy się powoli do tej wieży, w której jest ta klepsydra, którą musimy znaleźć. 75% gry, więc zbliżamy się powoli do końca. Od tego miejsca. Ale jeszcze kawałeczek. Więc się nie martwcie. Dobra, musimy ją jakoś wpuścić tutaj, tak? Okej, tam jest ta drabina, ale zanim to najpierw się napijemy... Dawaj, dawaj. Tam, bo para czeka. I teraz spinamy się tutaj. Do tyłu. Okej, okay, tu będą te ptaki. Nie, za jakich mi się cierpię. No ale ta kamera po prostu kocha mnie. No. Okej, okay, jeszcze jeden. Nic. Mam nadzieję, że więcej nie będzie. Okej, okay, teraz tu na linę chyba. Co ty robisz? O nie, tam są kolejne. Nie wiem! Próbuję to rozwikłać po drodze. Okej, okay, tu są kolejne zamknięte wrota. Więc tu nic nie zrobimy, ale tu mamy... Tu mamy wejście na górę. Kolejne ptaki. Jezu. I teraz bodajże tam kolejna lina. Jak ja kocham liny w tej grze. No skacz. Dobra. A teraz? Teraz? Nie, tu na dół nie. Czyli jedyna droga pozostaje tędy. Na tu musieliśmy skoczyć. Okej, okay, jest jakaś dźwignia. I tam jest kolejna brama. Dobra, pociągaj ją. No. Jestem wolny!
Aha, wszystkie na raz otworzyliśmy, rozumiem. No to zawaliście. Czyli teraz tylko... Mógłbym się zmierzyć. W końcu to córka Maharadży. Chociaż podbitego. Ale to nadal królewska krew. Poza tym, jak inaczej okiełznać jej bezczelność? Nie najgorzej, gdy kobieta ma trochę charakteru. To niezłe wyzwanie. Dobre są te teksty księcia, naprawdę. Dobra, na dół? Na dół, a na dół. Gdzieś słyszę, nie zł, ziarna piasku. Wykorzystamy, bo pewnie zaraz sobie i tak odnowimy wszystkie. Nie podchodź tam jak dureń. O, skarabeusze. Jezu! Ta fara zniknęła. Okej, okay, i bierzemy sobie teraz ziarenko piasku. No. I lecimy dalej. Co nas tu dalej czeka? O, cześć. Tu jesteś. No, ruszajmy. To już niedaleko. O Jezu, kolejne skarabeusze. Nie znowu. Aha. Nie się w ogóle pojawiają znikąd. Przecież są zostały zabite i zaraz za mną się kolejny pojawia. Para chyba nie chce tracić strzał na nie, bo w ogóle nam nie pomaga. Za mną nie ma nic za mną, jest tylko to. Uważaj na kolce! O, jak się o nią martwi. Już sobie przeskoczyła. My sobie też tutaj przeskoczymy. Co dalej? Na razie jakieś ciemne korytarze. Uuu! Patrz! To ten most do wieży świtu! Więc jesteśmy już blisko. Dobra, wbijamy. Poczekaj na mnie! No. Kurde, walka z nią. No ale przesuń się, Fara, no. Jezu. No ja chcę tamtego rozpalić. I ten mi wstanie cudownie, pół życia mi zabrał. Jezu. No to jest po prostu niewiarygodne. Nawet R wciskam, nie chce mi się cofnąć w czas. Dobra, wystarczy. Zablokuj to. Nie, zabij tego. O, okej. Czemu ta kamera jest taka denerwująca? I oczywiście zawsze na takim malutkim... No tak. Tego się nawet zablokować nie dało, musiałem podskoczyć. Nie, ty giniesz. Koniec, błagam, koniec. Uff. Dobra. Robimy zapisik. Okej, będziemy kojarzyć, będzie jakieś więzienie bodajże.
Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Okej, okay, musiałem zrobić małe cięcie, bo ktoś zaczął pukać tutaj do mnie. Oczywiście w spokoju nawet ponagrywać nie można. No ale... bywa. Lecimy dalej. Tu mamy zamknięte wrota, ale jest dziura, przez którą Fara pewnie się zmieści. Zobaczę, czy da się zejść! Okej, okay, czyli musimy iść tędy. Nie mogę otworzyć bramy, ale po drugiej stronie jest kolejna. Zostań tam, ja się powspinam. O, tam mamy ziarenko piasku. Aha, ona jest tutaj, musimy otworzyć drogę. Tam są schody! No cudownie. Cofnij sobie czas, no. Jakby nie mógł sobie cofnąć czasu, no po prostu nie wierzę. Znów zostaliśmy rozdzieleni z Fara. Tak, i trafiliśmy do jakiegoś więzienia. Na dole widzę, już czeka na nas walka. Tylko najpierw trzeba będzie zejść tam na dół, co wcale nie będzie takie proste. Zawsze pod górka byśmy. W pałacu mojego ojca było podobne więzienie. Nigdy do niego nie wszedłem, a tu jestem, jak więzień, który szuka drogi ucieczki. A byliśmy tak blisko wieży. Super, tylko że mam życie. Jak tam idzie na dole walka, to ja z takim życiem na pewno sobie nie poradzę. Dobra, lecimy. Tu jest jakiś przycisk. To są chyba wszystko czasówki, więc musimy się spieszyć. Na razie nie jest zbyt trudno. Przebiegamy po prostu po ścianach. Aha, okej. Teraz jest w drugą stronę. Git. Teraz będzie troszkę... A nie, jeszcze nie. No nie, no jest troszkę trudniej. Teraz musimy robić odskoki. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Drabinka. Dobra, jesteśmy prawie na dole. Tam jest woda, ale... I tak się nie napiję, póki tam są przeciwnicy. Znaczy, można się napić, tylko to wymagałoby trochę czasu, a ja nie jestem cierpliwy. Musiałbym poczekać i w dobrym momencie po prostu wcisnąć prawy przycisk myszy, kiedy książę nie miałby wyciągniętych mieczy. No nie, no z takim życiem to będzie zajebiście po prostu. Lecimy do tej wody. I stąd. Nie wierzę. Nie wyciągaj tej broni, nie wyciągaj. Gdzie była ta woda? Gdzie była ta woda? Tu. Won. Won! No jeszcze mi wodę zagrodzi, no co za patafian. Nie, nie napiję się. Za Chiny. Przesunka się. Dobra, mam nadzieję, że mnie uratuje. Aha, tam jest przepaść. Cudownie. Mam nadzieję, że mnie uratują... Uratuje cofanie czasu. Won. Więc ja się boję cokolwiek zrobić, bo jestem na jednego hita. A ta kamera wcale mi nie pomaga, uwierzcie. Dobra, może teraz wszystko się uda napić. Dobra. Dobra, jeden łyk jest. Trzeba być chytrym. No kurda! No.
nawet. Nie! Fuck. Nawet nie mam czasu, żeby... Jezu! To jest minąłem, chyba. Nie mogę cofnąć bardziej czasu niż ta śmierć. No niestety, będzie dead. Więc jednak się nie udało. Dobra, umieraj. Teraz mam nadzieję, że będziemy mieli pełne życie. Nie! Już ja tego za Chiny nie przejdę. You're dead. No blokuj. No ja nie mogę nawet zablokować, jak on atakuje. No zajebiście. Czyli trzeba nawet tu podskoczyć, nie mam jak podskoczyć wśród nich, bo oczywiście księciu się nam zablokował. No przesuń się. No... Jezus Maria... Idź do tej wody. Musimy jakoś... No co on robi? Nie. Dobra. Mam to w dupie. Będziemy tak zamrażać tego, a z tym sobie poradzimy tak. Bo to nam takiego kłopotu nie sprawiają. Dobra, woda, 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 woda. Jeszcze raz może zdążymy, bierz. Dobra. Idziemy teraz stąd, won. No to jak się, o właśnie, dwóch pojawi, to jest masakra. No, aha, trzech. Dobra. Wstecz, 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 błąd wsteczny. Tam leży ten dziad. Tak, zleć. Aha, już nie mam zamrożenia. Znaczy zamienienia w piasek. Okej, teraz mam. Ale muszę się przesunąć. Aha, na tych też tak mogę zrobić. LOL! Nie wiem, że na nich to nie działa. Kurde, oszukali mnie. Koniec, błagam. Do wody, do wody, do wody. Też. Okej. I bomb. Dobra, więc nie będzie tak trudno wcale. Jak będę mógł robić cały czas tak, to mam nadzieję, że sobie poradzimy. No, ale na pewno nie tak. Kurde, on też leci na trafiki. Dobra, nie jest źle. Powiem wam, nie jest źle. Życie już was odzyskaliśmy. Tak sobie z nimi poradzimy, mam nadzieję. O nie. A dobra, nawet się przyda, będziemy mieli zamrożenia teraz. Nie pozwalaj sobie zrobić to, kurde. Koniec. Jezus Maria, całe szczęście. Dajcie mi zapis, kończymy. Gdzie ten zapis? What the fuck? Aha, tutaj, dobra. Zapisujemy, co się będzie działo dalej. Zobaczycie sobie teraz. Czasóweczka, skoki, czaszyska, dalsze skoki, kolejna czasóweczka, drabinka i miłe chwile z Fara. To wszystko zobaczycie w następnym odcinku. Następnym razem zacznę opowiadać tak, od tego. Pożegnam się z wami w tym miejscu.
I do zobaczenia w kolejnych. Cześć. O, poczekam jeszcze, coś powiem. Powiem jej to przy pierwszej nadarzającej się okazji. Czas położyć kres temu owijaniu w bawełnę. Zaszliśmy już tak daleko. Głupotą byłoby zaprzeczanie temu, co czujemy oboje. Mhm. No tak, poświecisz przy niej klatą, to na pewno ona zemdleje na twój widok, naprawdę. Dobra, to więc się tutaj żegnam. Do zobaczenia, cześć.